Proszę Państwa, otwieramy kolejny cykiel pytań i odpowiedzi. Trochę tych odpowiedzi. Jest tu pan Marcin Marcin. Witam. Której nazwy i dlaczego tej powinien używać Polak? Królewiec czy Kaliningrad? Osobiście używam nazwy Królewiec, ale może się mylę. No, słusznie, to jest miasto, które się tak nazywało przez całe wieki. A Kaliningradem, znaczy najpierw zostało Königsbergiem, a Kaliningradem to zostało całkiem niedawno. No i w dodatku jeszcze jest drugi powód taki, że ten Michał Kalinin, od którego nazwiska nazwa tego miasta powstała, no był, co tu dużo ukrywać, zbrodniarzem. Wiele takich decyzji, które pociągnęły za sobą liczne ofiary, Michał Kalinin podpisywał i to właśnie był jednym z takich, co prawda niezbyt ważnym, niemniej jednak był jednym z takich bliskich współpracowników Józefa Stalina. W ogóle wydaje mi się, że tak jak na przykład mówimy Paris, nie mówimy Paris, tylko Paryż, nie mówimy Roma, tylko Rzym, mówimy Londyn i tak dalej, więc myślę, że i Królewiec też możemy używać tej nazwy Królewiec. Pan Dawid Piątek. Witam serdecznie. Pytanie, jak oceni pan działania tak zwanych dziennikarzy z niby prawej strony, między innymi pana Gadowskiego, który naskakuje na pana Gowina i grozi ujawnieniem różnych jego powiązań z ludźmi nikczemnymi? Według mnie to potwierdza wzór. Jesteś z nami albo przeciwko nam. I gdzie tu prawość i chrześcijaństwo, którą tak pokazują przy każdej okazji? No, wie pan, jeżeli pan redaktor Gadowski ma jakieś dowody z powiązań Jarosława Gowina z ludźmi nikczemnymi, no to myślę, że mógłby je ujawnić, ale niekoniecznie teraz, mógłby wcześniej je ujawnić, bo pan Jarosław Gowin był bardzo wysokim funkcjonariuszem rządu Dobrej Zmiany w randze wicepremiera i ministra nauki. Więc jeżeli taki dygnitarz miał powiązania z ludźmi nikczemnymi, o których to pan redaktor Gadowski wiedział, no to powinien opinię publiczną powiadomić o tym wcześniej, a nie dopiero wtedy, kiedy to pan Jarosław Gowin przestał być wicepremierem i ministrem nauki. No i co więcej, narastają jakieś napięcia między nim a naczelnikiem państwa. To rzeczywiście ze strony pana redaktora Gadowskiego jest trochę nieroztropne, bo jeśli coś wiedział, to powinien powiedzieć, a tak to ma to pewne znamiona szantażu, a dziennikarze, tak jak mi się wydaje, nie powinni się zajmować szantażami. Pan Andrzej Barański. Panie redaktorze, czy zastanawiał się pan nad tym, skąd bierze w Polakach ta głupota ciągłego wracania do tych samych partii podczas wyborów? Rotacyjnie rodacy głosują na te same partie, które już przecież były u władzy i wiele dobrego z Polską nie zrobiły. A Polacy czasami jak ciemniaki wracają do nich. Skąd w narodzie taki impas? Czy jest to związane z jakimiś wydarzeniami z naszej przeszłości? Gdzie pan upatruje przyczyn? Dziękuję za odpowiedź. No, pod tym względem to Polacy nie są akurat jakimś narodem wyjątkowym, bo Józef Stalin, który był klasykiem demokracji, powiadał, że najważniejsze w demokracji jest przygotowanie takiej alternatywy dla wyborców, że bez względu na to, kto wygra wybory, żeby były one wygrane. Więc to nie tylko u nas tak przygotowuje się scenę polityczną. We Francji się też tak samo robi, w Wielkiej Brytanii się tak robi, w Stanach Zjednoczonych się tak robi, no krótko mówiąc, wszędzie. Więc tu na tym tle nie powinniśmy mieć specjalnych kompleksów. Polacy nie są głupsi od innych. Chociaż rzeczywiście, gdyby
z większym rozeznaniem podchodzili do wyborów i w ogóle do politycznej sceny, to rzeczywiście powinni częściej dawać szansę jakimś ugrupowaniom, które mają odmienną wizję, odmienny model państwa prezentują. No w tej chwili takim ugrupowaniem, które prezentuje odmienny model państwa, jest Konfederacja, no ale ona cieszy się niewielkim poparciem. Tam uzyskała, jeśli dobrze pamiętam, 11 posłów wprowadziła do Sejmu, tam około 7% głosów, więc mniej więcej tyle samo, ile teraz zdobywa w sondażach pan Krzysztof Bosak. To znaczy, że to poparcie ani się nie zwiększyło, ale też się nie zmniejszyło. To jest oczywiście za mało, żeby takie ugrupowanie mogło swoje pomysły przeforsować. Druga przyczyna, to on to zdefiniował ją Winston Churchill, który nie był nie podziwiał naszego narodu z całą pewnością, nawet i taką recenzję mu wystawił, że jesteśmy narodem lekkomyślnym. To akurat chyba prawda, bo najlepszym dowodem naszej lekkomyślności było to, że zaufaliśmy Winstonowi Churchillowi, więc on wiedział, co mówi. No i myślę, że ta lekkomyślność jest powodem, dla którego jest tak, jak pan tutaj stwierdza, rzeczywiście całkiem słusznie, że Polacy głosują na te same partie, na których się sparzyli. No i wreszcie trzeci powód, o którym wspominał Stanisław Cat-Mackiewicz, który był też komentatorem dosyć złośliwym życia politycznego polskiego. No i on takie właściwie spostrzeżenie przedstawił, że w Polsce największym wzięciem cieszy się patetyczny dureń. No to też się często zdarza, możemy to obserwować w czasie rzeczywistym. Ale jak powiadam, takie rzeczy się zdarzają i w innych państwach, inne narody też nie są tu pod tym względem mądrzejsze od naszego. W związku z tym nie powinniśmy tu popadać w kompleks niższości. Pan Łukasz Młynarz, chociaż powodów do zadowolenia też nie ma oczywiście, Łukasz Młynarczyk. Panie Stanisławie, skąd w narodzie tyle łajdactwa? O Jezu, kochany. Policja w Żninie Kujawsko-Pomorskie dostała anonim, że w tamtejszym kościele świętego Marcina uczestniczy w nabożeństwie więcej osób niż zezwalają na to wątpliwe przepisy. Sytuacja powtórzyła się w różnym czasie dwukrotnie. Na to powiatowy inspektor sanitarny na wniosek policji nałożył na proboszcza karę 10 tysięcy złotych i 12,5 tysiąca złotych. Czy te drakońskie metody nie są przesadzone? Podobno tylko w PRL Kościół katolicki był prześladowany, a tu rząd polskich katolików prowadzi politykę, z którą nie sposób się zgodzić. No rzeczywiście pod pretekstem zbrodniczego koronawirusa policja rzeczywiście się rozdokazywała, moim zdaniem nadmiernie. No i rząd też się rozdokazywał. To zresztą ilustruje to rozdokazywanie, dowodzi oderwania od rzeczywistości. Tak jeden z drugim cymbał, zasiadający na ministerialnym stołku albo na parlamentarnym, chyba nie zdaje sobie sprawy, ile to 5 tysięcy złotych kary za chodzenie tam bez maseczki, czy nie wiem, nie zdaję sobie sprawy, jak długo trzeba pracować na to, żeby to zarobić. A tutaj postępują tak, jakby ludzie byli zrobieni z pieniędzy. Mówiąc nawiasem, ta kara, te dwie kary nałożone finansowe na proboszcza, tak naprawdę są nałożone na parafian, bo to przecież proboszcz skąd ma pieniądze? No z tego, co mu parafianie na tacę dadzą, czy teraz jak tam nie chodzą do kościoła, to przynajmniej niektórzy, mam nadzieję, że tak jest, robią przelewy na konto bankowe parafii, żeby parafie nie zbankrutowały. No więc to tak to wygląda. Myślę, że opinia publiczna powinna na to zareagować.
zareagować i dać wyraz swojemu stosunkowi do tego sposobu traktowania, tego rodzaju traktowania w najbliższych wyborach prezydenckich, bo tam żadne perswazje tym cymbałom nie pomogą, tylko po prostu trzeba powiedzieć, nie będziemy na was głosować, durnie, humańscy i tyle. No i to jest jedyny bat, jaki na nich mamy, bo w odróżnieniu od na przykład społeczeństwa amerykańskiego, które jest całkiem nieźle uzbrojone, a w dodatku, kiedy tylko epidemia zbrodniczego koronawirusa wybuchła, to zaczęli masowo kupować broń. No i co się stało? Przed 2 dniami do parlamentu stanowego w stanie Michigan wdarła się grupa uzbrojonych mężczyzn i zażądała od tych wszystkich tam mądrali zasiadających w tym parlamencie stanowym, żeby skończyli z błazeństwami, żeby odblokowali gospodarkę. No u nas jest to niemożliwe, bo od 3 rozbioru Polski Polacy są narodem rozbrojonym. To niedobrze. W związku z tym, no wszyscy, jak ktoś się chce rozdokazywać, to może dokazywać bezkarnie. No i policja oczywiście, to jest pewna cecha charakteru. To jednak tam wszystko jedno, czy komuna, czy nie komuna, to policjanci mają pewną taką skłonność do sadyzmu i zwłaszcza w atmosferze bezkarności, jak mają jakiś taki pozór legalności swoich łajdacz, to bardzo skwapliwie z tego korzystają. Nie lubię ja tych organów władzy państwowej, więc tu daję upust temu swojemu, najdelikatniej mówiąc, lekceważeniu. Pani Diana Asnyk. Drogi panie Stanisławie, jestem panem zauroczona. No dziękuję bardzo i wyczekuję pana kolejnych nagrań. Będę bardzo wdzięczna za uzyskanie odpowiedzi na moje pytania z życzeniami zdrowia, wyrazami szacunku. Pierwsze pytanie. Jak oceniłby pan preferencje wyborcze mieszkańców Warszawy? Ciekawi mnie, dlaczego Platforma Obywatelska cieszy się tak dużą popularnością wśród mieszkańców stolicy. Lewica również osiąga tu dobre wyniki wyborcze. Zastanawia mnie, czy warszawiacy byliby skłonni zagłosować na prawdziwie konserwatywnego prezydenta. No, rozumiem, że ma pani na myśli ostatnie wybory parlamentarne i wybory samorządowe. To one, owszem, odzwierciedlają preferencje polityczne mieszkańców Warszawy, ale trzeba wziąć pod uwagę, że te wybory na skutek tej politycznej wojny i rozhuśtywania emocjonalnego opinii publicznej przybrały postać plebiscytu, zarówno w przypadku wyborów samorządowych, jak i w przypadku wyborów parlamentarnych. No, gdyby nie ta atmosfera plebiscytu, gdyby nie ta postać plebiscytu, to myślę, że posągowa pani Małgorzata Kidawa-Błońska nigdy w życiu by nie uzyskała ponad 400 tysięcy głosów w Warszawie. Przecież nie ze względu na jej zalety, których niewątpliwie się składa, tylko że one się jeszcze nie zdążyły objawić, tylko dlatego, że była kontrkandydatką pisowskich kandydatów na prezydenta, no i to jej przysporzyło popularności. Druga przyczyna jest taka, że w Warszawie jest bardzo dużo rozmaitych pieczeniarzy, urzędników, takich tam konfidentów i tak dalej, i tak dalej. No i oni są popodpinani tam pod różne koterie polityczne. No i zgodnie z tym również dają temu wyraz swej przynależności czy sympatii do tej czy innej koterii w głosowaniu. Wreszcie trzecia sprawa, no jeśli chodzi o lewicę, to w Warszawie komuszków było chyba najwięcej, bo tu się zlecieli się jak muchy do miodu. Także, no i to, te sympatie polityczne się reprodukują w następnych pokoleniach wspólnoty rozbójniczej. W związku z tym lewica w Warszawie ma takie, no niezbyt wysokie, ale jednak wysokie notowania. Mówiąc nawiasem, ma podobne notowania jak partie komunistyczne w krajach Europy Zachodniej, tam gdzie działają. To one też tak nie wychodzą po wyżej 10%. No u nas trochę lepiej ta lewica wychodzi, ale to mówię, jeszcze na to się nakłada plebiscyt, czy za Kaczyńskim, czy przeciwko Kaczyńskiemu. Drugie pytanie.
Czy pana zdaniem Polakom jest bliżej mentalnie do Niemców czy do Rosjan? Które narodowe cechy Rosjan uważa pan za dobre, a które za złe? No, ja tak dobrze Rosjan nie znam, żeby się wypowiadać na temat ich cech narodowych. Myślę, że na temat cech narodowych w ogóle wszystkich narodów jest dużo nieporozumień. Na przykład Rosjanie są uważani za takie tu szeroka, odkryta dusza. No to nieprawda. Gdzie tam jaka odkryta dusza? Po Tatarach odziedziczyli skłonność do takiej skrytości, co zresztą wielokrotnie widać, no i do pewnej dzikości nawet, czego można było doświadczyć podczas wojny bolszewickiej, podczas rewolucji i wojny bolszewickiej. Lud rosyjski jest straszny. Lud rosyjski jest straszny, ale ma też, bo to zresztą sami Rosjanie. Tolstoj na przykład, który był niewątpliwie Rosjaninem i to takim typowym, nawet wyglądał jak taki chłop rosyjski, mimo że był arystokratą, no to Tolstoj mówił, że nasz chłop, powiada, ma takie od skrajności do skrajności. Albo gotów jest wszystko rzucić i pójść pieszo na pielgrzymkę do grobu Chrystusa, albo podpalić całą wieś. No i to właśnie oni tacy są. Muszę powiedzieć tak, że ja miałem dosyć taki, no, lekceważący, żeby nie powiedzieć pogardliwy stosunek do Rosjan, ale się go wyzbyłem. Po rozmowie z taką przyjaciółką mojej siostry, Rosjanką, Tatianą, ona pochodziła, prawdziwa Rosjanka etniczna, taka pochodziła z Suzdala, a więc takiej właśnie Rosji prawdziwej. No i kiedyś byłem u siostry w Budapeszcie, ona zaprosiła na kolację również tę Tatianę, no i rozmawialiśmy o bolszewikach. I ja mówię, słuchaj Tatiana, no my to jesteśmy właściwie bez winy, jeśli chodzi o komunizm, bo to wyście do nas to przywlekli, ale wy to nie macie niczego na swoje wytłumaczenie, na swoje usprawiedliwienie. A ona mówi, tak? Mówi, no to proszę bardzo, a Lenin to kto? Rosjanin czy Żyd? A Stalin to kto? Rosjanin czy Gruzin? A Dzierżyński to kto? Rosjanin czy Polak? A Kaganowicz to kto? Rosjanin czy Żyd? No i tak mi zaczęła wyliczać. I mówi tak, naród rosyjski najdłużej z bronią w ręku opierał się bolszewikom. Czego nie można powiedzieć o innych narodach, gdzie komunizm został zaprowadzony, żeby tam się bolszewikom upierali. No tu u nas trochę tam rzeczywiście honor Rzeczypospolitej i naszego narodu ratowali żołnierze, tak zwani wyklęci. No, ale w Rosji rzeczywiście wyglądało to inaczej. Więc Rosjanie, powiem tak, że Rosjanie dopóki nie służą swojemu państwu, to bywają w towarzystwie czarującymi ludźmi. Ale jak służą swojemu państwu, to lepiej trzymać się od nich z daleka. Podam taki przykład. Parę lat temu byłem we Wrocławiu, no i tam uczestniczyłem w takiej kolacji. Notabene był tam również Grzegorz Braun, wtedy jeszcze nie poseł i tak dalej. No i to większe grono było. Tutaj na pewno pan redaktor Sakiewicz, jak się dowie tego, co teraz powiem, to już na pewno i pan doktor ten Targalski oskarży mnie o to, że jestem ruskim agentem, no ale powiem, bo amicus platos et magis amica veritas. No i tam Grzegorz Braun bardzo uszczypliwości jakieś takie pod adresem Rosjan wypowiadał podczas tej kolacji, a okazało się, że siedzi z nami jakiś ruski generał. I ten ruski generał słuchał tego, słuchał, rozumiał język polski dosyć dobrze. No i powiada tak, po polsku zresztą, mówi, ilu żołnierzy liczy armia polska? No ja mówię, tak około 100 tysięcy. A on powiada tak, i to takim z naciskiem takim, a armia rosyjska zabiła w Czeczenii 200 tysięcy bandytów. I co? Powiada.
No ja mówię, to my wiemy, że armia rosyjska jest zdolna do tego i jeszcze gorszych rzeczy, ale no mówię tak, dopóki Rosjanie nie służą swojemu państwu, to są tacy, no nawet towarzysko mili. Natomiast Niemcy, ja Niemców jeszcze mniej znam niż Rosjan. Co o Niemcach, to taka opinia jest, że oni są bardzo zdyscyplinowanym narodem. To chyba prawda. Jeżeli na przykład jest rozkaz, żeby tam Żydów nosić na rękach, no to nie pozwolą się nikomu tutaj wyprzedzić. Ale jeśli pewnego dnia, to nawet następnego, padłby jakiś inny rozkaz, to też by się nie dali nikomu wyprzedzić. Także to jest, no, są przewidywalni pod tym względem, to zależy od punktu widzenia. Można uznać za zaletę albo za wadę. Natomiast no, tu miałem okazję to sprawdzić, to Niemcy się bardzo w istotny sposób różnią od Francuzów, bo bawić się z Francuzami to jest naprawdę sama przyjemność. Francuzi umieją się bawić, lubią się bawić i naprawdę bardzo przyjemnie. To niezależnie od środowiska. Niekoniecznie muszą to być ludzie, że tak powiem, z jakiegoś wyższego tam pułapu, ale nawet i tak zwani prości ludzie umieją się bawić i to bardzo przyjemnie z nimi. Natomiast z Niemcami to nigdy nie wiadomo. To takie tam cięższy dowcip mają Niemcy. Nie tylko od Francuzów, ale nawet od nas. Także no, mają Niemcy zalety do niesamowicie dużo tych zalet mają, jeśli chodzi o taki wkład w kulturę światową, to mają naprawdę, nikt nie może im tego odebrać, ale również no, mają takie karty demoniczne w swojej historii, zresztą podobnie jak i Rosjanie. No i Francuzi też mają, przecież rewolucja francuska to przecież straszna jatka była. I można powiedzieć tak, o czym mało kto wie, a jest taka rozprawa doktorska pewnego Francuza o tym, jak to rząd rewolucyjny tłumił powstanie rojalistyczne w Wandei. Mówiąc nawiasem, przytłaczająca większość tych powstańców to byli chłopi. Nie jacyś tam arystokracja, bo arystokracja uciekła. Co tam nie została skrócona o głowę, to uciekła do innych krajów, a powstańcy Wandei to byli chłopi. No i tam wypraktykowali, armia rewolucyjna wypraktykowała na nich wszystkie możliwe zbrodnie, które potem błędnie się przypisuje, że to zostały one wymyślone w czasie II wojny światowej. Nie, już wtedy, łącznie z truciem gazami. Łącznie z truciem gazami. Także no, podam przykład takiego zdziczenia. Otóż oficerowie francuscy, rewolucyjni, zdzierali skórę tym, jak zabili jakiegoś tam powstańca, to zdzierali mu skórę od pasa w dół z nóg i z tego wyprawiali tę skórę i robili sobie spodnie obcisłe. Także no, takie rzeczy się zdarzały. Trzecie pytanie. Czy zna pan tajemnice fatimskie objawienia siostry Łucji dotyczące przewidywanego przebiegu III wojny światowej, jak atak Chin na Rosję, losy Polski, czy też proroctwa ojca Klimuszko dotyczące przyszłości naszego narodu oraz co pan o nich sądzi? No ja nie wiem, czy te rewelacje na temat trzeciej tajemnicy fatimskiej są prawdziwe, czy nie. Obawiam się, że nie są. W związku z tym nie przywiązuję do nich specjalnej wagi. Poza tym, no co by mi z tego przyszło, żebym na przykład uwierzył w którąś z nich? No przecież nie mam wpływu ani na losy Chin, ani na losy Rosji, ani nawet na losy Polski. W związku z tym no zatrułbym sobie, tylko jeśli te przepowiednie są takie ponure, no to bym sobie zatruł ostatnie lata życia. Zamierzam, dopóki to będzie możliwe, spędzić je w miarę przyjemnie i relaksowo. Natomiast ojciec Klimuszko,
o bardzo taką świetlaną przyszłość dla Polski zapowiadał. W związku z tym no, myślę, że na razie nic nie wskazuje na to, żeby nas taka świetlana przyszłość czekała. Mówię, muszą być jakieś przesłanki, no, chyba że przyjmiemy i zdarzają się cuda. Co to jest cud? Normalnie świat funkcjonuje, tak jak został stworzony przez Stwórcę Wszechświata, według zasady przyczynowości, która mówi, że z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. Ale czasami zasada przyczynowości jest zawieszana i przesłanki, przyczyny są, a skutek jest całkiem inny. I to takie zawieszenie, chwilowe zawieszenie zasady przyczynowości nazywamy cudami. Ale cuda nie zdarzają się codziennie, zresztą bardzo dobrze, dlatego że gdyby się tak cuda zdarzały bardzo często, to byśmy w ogóle stracili przekonanie, czy istnieje zasada przyczynowości i przestalibyśmy rozumieć świat. Natomiast dzięki temu, że zasada przyczynowości jest zasadnicza, a cuda są wyjątkowe, no to rozumiemy świat, a skoro go rozumiemy, to możemy jakoś działać w tym kierunku, żeby było lepiej niż jest, żeby było, a pamiętając oczywiście o tym, że lepsze jest wrogiem dobrego. Więc myślę, że ojciec Klimuszko tutaj nie tyle może przemawiała do niego zdolność jasnowidzenia, co taki patriotyzm i dobre chęci. Czwarte pytanie. Na końcu pytanie z kategorii humorystycznych. Jaka byłaby pana reakcja, gdyby okazało się, że kandydat na pana zięcia jest zawziętym pisowcem i kaczystą? No, byłbym trochę zmartwiony wtedy. Nie dlatego, że on jest pisowcem zawziętym i kaczystą, tylko dlatego, że moja córka nie zna się na ludziach. To by mnie martwiło. Bo ja wiem, jakie poglądy mają moje córki, więc wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale no czasami miłość jest ślepa, w związku z tym, no nie wiem, no trochę by mnie to martwiło, ale przede wszystkim dlatego, żebym się wtedy przekonał, czy nabrałbym podejrzeń, że moja córka jedna czy druga nie zna się na ludziach. No to niedobrze, bo to lekkomyślnie, nie ma nic gorszego jak lekkomyślne zawieranie małp. I wreszcie pytanie pana Marcina. Marcina, o panie Stanisławie, jako że prezydent jest osobą publiczną, Polacy mają również prawo martwić się o jego życie prywatne. To sam specjalnie nie powinni się martwić jego życiem prywatnym, tylko w miarę możliwości je znać. To rzeczywiście nie tylko pana prezydenta, ale i innych osób publicznych. Ale dalszy ciąg pytania. Chodzi mi konkretnie o prawnicze pochodzenie małżonki prezydenta Dudy. Czy uważa pan, że fakt pochodzenia żony może mieć wpływ na decyzję i punkt widzenia prezydenta naszego kraju na kwestie żydowskie? Wielokrotnie dało się zauważyć dziwną sympatię, pobłażliwość, a nawet spolegliwość prezydenta w tych sprawach. Co jeśli nasz prezydent jest tylko marionetką we własnym domu i najzwyczajniej w świecie nie chce podpaść na przykład teściom? No, jest to, teoretycznie jest to możliwe. Jeśli by tak było, to bardzo źle by było, dlatego że to nie są już, że tak powiem, ściśle prywatne sprawy prezydenta państwa, tylko te ściśle prywatne sprawy prezydenta państwa mogą, że tak powiem, się przekładać na interes państwowy. Czy prezydent dba o interes państwowy, interes narodu, który reprezentuje, czy też tam nie dba. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale teoretycznie taka możliwość oczywiście istnieje. Ja bym w ogóle nie przywiązywał aż takiej wagi do pochodzenia, bo no, podam przykład, że
taki nasz król, taki bardzo dobry, uchodzący za bardzo dobrego, a i inni też, ale mam na myśli Stefana Batorego, przecież nie był Polakiem, a trudno znaleźć wśród pocztu królów naszych takiego, kto tak ładnie by zadbał o interesy Polski. Przypomnę, co zrobił Stefan Batory, ano odepchnął Rosję od Bałtyku, dzięki czemu od 200 lat opóźniło się, że tak powiem, sfinlandyzowanie Polski przez Rosję. Więc to owszem, są sytuacje, kiedy pochodzenie narodowe ma znaczenie, ale są takie sytuacje, kiedy nie ma to znaczenia. Mam nadzieję, że pan prezydent nie jest aż takim pantoflarzem. Zresztą jak dotąd, to ja przynajmniej nie zauważyłem, żeby pan prezydent był zdominowany przez pierwszą damę. Natomiast te wszystkie takie, o których pan pisze tutaj, na takie jego postępowanie w tak zwanych kwestiach żydowskich może wynikać z czegoś zupełnie innego. Otóż ja według mojej ulubionej teorii spiskowej Prawo i Sprawiedliwość jest ekspozyturą stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. No a pan prezydent Duda jest częścią tego stronnictwa, kandydatem tego stronnictwa na prezydenta, popieranym. W związku z tym no, to wcale małżonka pana prezydenta czy teściowie nie muszą z tym mieć nic wspólnego, chociaż oczywiście może to być. To tak jak w tej anegdotce, wie pan, o dwóch klasztorach, które stoją naprzeciw siebie na tej samej ulicy. Z jednej strony jest klasztor męski, a z drugiej strony klasztor żeński. Nie ma w tym nic złego, ale może być. Proszę państwa, dziękuję bardzo. Na tym kończymy ten cykiel pytań i odpowiedzi. Do zobaczenia przy następnym cykielu.